Dobrej pory doby. Dania, Szwecja i Norwegia. O tych krajach lepiej w ogóle nie pisać. Naprawdę, kto się na nich zna? Kto się nimi interesuje? Zdecydowanie nikt. Pojawiło się tam trzech wielkich ludzi. Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson i Hamsun. A i to dopiero w XIX wieku. A wcześniej był tylko jeden Waza. I wszystko u nich było jakieś takie niepoważne, po dziecinnemu, jakby zabawa lalkami. Kraje były małe, nędzne, a garnęły się do wielkich, naśladowały dorosłych. Tak samo organizowały polityczne powstania, karały śmiercią przeciwników i oczywiście wprowadzały reformację. Ale wszystko było u nich na dziecięcą miarę. Zamiast wojen utarczki, zamiast egzekucji głupstwa. A i reformacja była jakaś taka... Cóż to za historia?